9 lat temu, 12 czerwca 2009 roku, w nowoczesnych dziejach ziemi wileńskiej doszło do wydarzenia o wyjątkowym znaczeniu. W tym dniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego jednogłośno uchwaliła postanowienie o dokonaniu aktu intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień później w obecności nuncjusza papieskiego na kraje nadbałtyckie arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego archidiecezji wileńskiej biskupa już świętej pamięci Józasa Tonaitisa akt intronizacji został odczytany podczas uroczystej przyświętej w kościele pod wezwaniem Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Myszogórze. Wtedy to dobrowolnie uznano królewską godność Chrystusa i podporządkowanie się Jego władzy na terenie rejonu, stanowiącego znaczną część ziemi wileńskiej. Od początku swojej wielowiekowej historii Wileńszczyzna była stale związana z wiarą chrześcijańską oraz oddaniem Bogu i Jego Matce. Te najcenniejsze wartości, kształtujące potęgę ducha jej mieszkańców, przekazywano z pokolenia na pokolenie jako dar przodków, a zarazem jako zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń tej ziemi. Dzięki temu przywiązaniu i niezachwianej ufności boskiej opatrzności niejednokrotnie udało się przetrwać nawet najtragiczniejsze koleje losu, zachować swą tożsamość i nie utracić nadziei na przyszłość. Ziemia Wileńska i Wilno, stolica Miłosierdzia, związane z kultem Matki Bożej Miłosierdzia i Jezusa Miłosiernego, były też kolebką wielu świętych i błogosławionych. To w Ostrej Bramie podczas koronacji obrazu Matki Miłosierdzia w 1927 roku dokonało się odnowienie ślubów między narodem polskim, a Najświętszą Panną jako Królową Polski. Nowym widocznym znakiem Bożej opieki oraz podkreśleniem jej ciągłości i aktualności stało się wybranie Wilna miejscem objawienia Wieni Miłosierdzia Bożego i powstanie pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego jako ostatniej deski ratunki dla ludzkości, co zostało oznajmione świętej Faustynie ustami samego Jezusa. Teraźniejszość, w której dziś przyszło żyć światu, wzbudza w nas słuszny niepokój. Zaś przyszłość w obliczu istniejących zagrożeń nie jest nam znana. Jesteśmy świadkami kryzysu o niespotykanym dotąd wymiarze zarówno materialnym, jak i duchowym. Znajdując się na tak trudnym zakręcie swojej historii, ludzkość kieruje swoje spojrzenie tam, skąd spodziewa się pomocy i ratunku, gdyż wiara zawsze dodaje sił, a pokorna ufność w Boże miłosierdzie, jak i przed wiekami, stanowi jedyną nadzieję na pomoc i ratunek. Nieprzypadkowo chyba, kiedy dowiedziałam się o idei intronizacji Chrystusa Króla, sięgającej pierwszej połowy XX wieku i związanej z wizjami polskiej mistyczki Rozalii Celiakówny, zapadła ona mi w serce. Byłam mocno wzruszona, że wtedy sam Chrystus w obliczu zbliżającej się wojny podawał światu konieczny warunek ocalenia, lecz świat go nie przyjął. W 2009 roku akurat przypadało tysiąclecie pierwszej zmianki o Litwie w kronikach historycznych. Od przyjęcia chrztu w 1387 roku jest ona krajem katolickim, a wiara na tej ziemi, mimo wielu różnorakich zagrożeń, przetrwała przez ponad 600 lat. Z Bożą pomocą kraj nasz odzyskał niepodległość i należy znów do grona państw Zjednoczonej Europy. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, ludzkość potrzebuje mocnego oparcia i opacznej ręki Stwórcy tego świata. Jesteśmy świadkami tego, jak wiele zagrożeń istnieje we współczesnej rzeczywistości. A chociaż żyjemy w stosunkowo spokojnej strefie, odczuwamy jednak lęk o swoją i swoich dzieci przyszłość. Niepewność o własne jutro, problemy gospodarcze i finansowe trapią każdego. Jeszcze większym zagrożeniem jest ogólny upadek moralny społeczeństwa, niski poziom duchowości, nieuczciwość, wyrzekanie się wartości duchowych na rzecz dobrobytu za wszelką cenę, rozwiązłość obyczajów, niszczące ludzkość alkoholizm i narkomanii. Widzimy, że odrzucając prawo Boże zawarte w dekalogu, współczesny świat nieuchronnie zmierza ku zagładzie. Wtedy też zaczął kształtować się pomysł, by urzeczywistnić ideę przedwojennej wizjonerki na terenie naszego rejonu. Jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący,
Musimy zatroszczyć się o przyszłość naszego kraju, by zachować naszą ziemię od całkowitego zniszczenia. Rozumiejąc jednak, że o własnych siłach temu nie podolamy, pozostaje nam z pokorą i ufnością zwrócić się do źródła lasu, jakie oferuje nam Bóg poprzez uznanie Jego prawa i Jego władzy nad nami. Po zebraniu odpowiedniej wiedzy na ten temat i naradzie z osobami duchownymi i świeckimi, idea intronizacji zaczęła nabierać realnych kształtów. Chciałam też podzielić się pewnym aspektem, który w tamtym czasie przeżywałam osobiście. Mianowicie odczuwalnym działaniem Ducha Świętego. Przez cały ten bowiem czas przygotowań do intronizacji doświadczałam uczucia wewnętrznego spokoju i pewności bez żadnych zwątpień czy bojaźni odnośnie słuszności podejmowanej decyzji. Rozumiejąc jednak jedynie wielką potrzebę tego działania i wykonania naszej inicjatywy. Chcę też podkreślić, że odwagi w tym zamiarze dodawały mi chwili obcowania z patriarchą kapłanów Jeleńszczyzny, świętej pamięci księdzem prelatem Józefem Obremskim. W naszych rozmowach nawoływał on ciągle i gorąco. Należy być praktykującym katolikiem, nie tylko w kościele, lecz wcielić zasady prawa Bożego w każdej dziedzinie życia, zwłaszcza troszcząc się o wychowanie młodego pokolenia. Ksiądz prelat szczególnie cieszył się z naszych starań i popierał je, gdyż zawsze mu zależało na przyszłości Wielkopolski i jej jedności z Bogiem. Jak wielokrotnie mawiał, pamiętajcie, bez Boga ani do proga. Przed tym, jak przedstawić radnym ideę intronizacji, uzyskaliśmy wymaganą akceptację hierarchii kościelnej, poparcie i aprobaty naszej inicjatywie udzieli świętej pamięci ksiądz biskup Józef Tunajcis. Na posiedzenie Rady zaplanowane na 12 czerwca 2009 roku zaprosiliśmy księdza Tadeusza Jasińskiego z kościoła pod wezwaniem świętego Rafała Archaniora, na terenie parafii, którego znajduje się gmach samorządu rejonowego. Ksiądz Jasiński w swym słowie skierowanym do radnych szczegółowo przybliżył intencje intronizacji, tłumacząc, że ten akt służy podporządkowaniu życia osobistego, rodzinnego i ogólnonarodowego według Bożego prawa. Zabierając głos, ja również udzieliłam wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie, czym jest intronizacja. Następnie odczytałam tekst postanowienia, który brzmiał następująco. Radni samorządu rejonu Wileńskiego, przeżywając tysiąclecie imienia Litwy, w porozumieniu z hierarchią Kościoła, pomni zasad wiary naszych ojców, jak i wartości chrześcijańskich, a także tradycji naszego rejonu, postanawiają dokonać aktu intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata w rejonie Wileńskim. Co najbardziej wtedy ucieszyło, radni, nie zważając na narodowość czy wyznanie wiary, przyjęli samą inicjatywę jak treść i postanowienie jednogłośnie. Już 13 czerwca, jak mówiłam, w kościele pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Meszekoli, w świątyni ufundowanej w 1387 roku przez króla Polski Władysława Jagiellę i królową Jadwigę, miały miejsce uroczyste obchody 77. rocznicy kapłaństwa dostojnego księdza prelata Józefa Obromskiego podczas mszy świętej w obecności nuncjusza papieskiego i biskupa Tunajcisa oraz licznej rzeszy wiernych ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny zostało odczytane postanowienie Rady i tekst aktu intronizacji Chrystusa Króla w naszym rejonie. Powodowanie i troską o los nasz i naszych rodzin oraz ośmielenie wszechogarniającą miłością, która wypływa z Najświętszego Serca Twego po uprzednio podjętej na sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwale w jedności z hierarchią archidiecezji wileńskiej dokonujemy Twojej intronizacji jako naszego Króla. Pragniemy być całkowicie poddanymi Tobie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, Królu w naszym rejonie wileńskim, w naszej ojczyźnie, bądź Królem nas tutaj zgromadzonych, wszystkich naszych rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodnie z przykazaniami Bożymi
wzrasta Twoje królestwo pokoju, prawdy, sprawiedliwości i miłości. Echa intronizacji wkrótce rozeszli się po Litwie i za jej granicami. Dostaliśmy z Polski i od Polaków na świecie listy gratulacyjne. Stawiano nas za przykład. Tak oto. Oczywiście po nagłośnieniu tych wydarzeń w mediach doczekaliśmy się nie tylko pozytywnych oddźwięków, lecz i negatywnych ocen, co nas wcale nie zdziwiło. Akcentowano je zwłaszcza na publicznym przyznaniu Chrystusa jako króla w życiu świeckim. Wynikało to po części z niezrozumienia samego sensu i wagi wydarzenia. Dlatego w miejscowej prasie opublikowaliśmy szereg materiałów i wypowiedzi wyjaśniających sens i ideę intronizacji. Kiedy na przykład na temat ten zostałam zaproszona na audycję do telewizji Lietuvos Rytas, jej przewodniczący prowadzący półironicznie zadał pytanie, czy teraz samorząd regionu Wileńskiego będzie pracował według 10 przykazań Bożych? Na co odpowiedziałam mu, że byłoby dobrze, gdyby wszyscy w państwie żyli według dekalogu. Nie byłoby w nim wtedy kradzieży, przestępstw, oszustw i wielu innych wykroczeń. Przyjęta decyzja Rady zaciekawiły się w cudzysłowie i badali ponad rok okręgowa i generalna prokuratura, zarzucając zamach na stan i nadużycie władzy. Po litewsku to dielgalimo valstybės persversmo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Już w tym samym roku w święto Chrystusa Króla we wszystkich parafialnych kościołach mężczyzny odbyły się nabożeństwa przypominające intronizację Chrystusa Króla w rejonie. Zaś główna msza święta z udziałem władz rejonu, radnych, starostów, posłów na Sejm od AWPL była sprawowana w Dukstach. Idąc za naszym przykładem, akt intronizacji został jednogłośnie przyjęty 29 grudnia 2009 roku przez Radę Samorządu Rejonu Soliszyńskiego. W lutym 2010 roku zaprosiliśmy na posiedzenie Rady Rejonowej biskupa Jozasa Tunajtisa, by w imieniu radnych i wszystkich mieszkańców regionu podziękować mu za poparcie naszej inicjatywy intronizacji, a także udzielenie Bożego Błogosławieństwa dla nas, abyśmy byli wierni przyjętym zobowiązaniom, wykonując swoje obowiązki przed naszymi mieszkańcami regionu. Tak przypadło, że podczas tego posiedzenia akurat zatwierdzaliśmy roczny budżet regionu. Pamiętam, że biskup w odpowiedzi wtedy również podziękował politykom za nieobojętność i odwagę w podejmowaniu trudnych decyzji, życząc, by nie tylko duchowe, lecz i inne sprawy, jak na przykład uchwalenie budżetu, były rozstrzygane, kierując się prawem Bożym. Nie należy myśleć, że na samym dokonaniu aktu intronizacji wszystko się skończyło. Powstała przed 10 laty inicjatywa została zrealizowana i jest teraz wcielana w życie. Dbamy, by kontynuować i zachować jej treści, służąc temu praktycznym przykładem. Tu warto szczególnie podkreślić wagę wychowawczego tematu. Kierując się założeniami aktu intronizacji, Rejonowy Wydział Oświaty każdego roku planuje różne przedsięwzięcia, konkursy o tematyce religijnej, wyjazdy, pielgrzymki. Podczas corocznych pielgrzymek z Turgiel do Myszegoły temat intronizacji jest obecny na koszulkach, chusteczkach w tematyce rekolekcji, konferencji. W połowie trasy w kościele świętego Rafała odbyło się odnowienie aktu intronizacji. Zrozumienie, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, dociera z czasem. Lecz jeżeli ta współpraca trwa, cuda się naprawdę dzieją. Widać to chociażby w tym, że nasz rejon zakończył 100% akredytacji wszystkich szkół rejonu, czego nie zrobiono na całej Litwie. Dziękuję stale za wszystkie już otrzymane łaski z rąk naszego wojennego króla, trzymamy się nadal jego wszechmocnej opieki. Niech Chrystus nadal króluje w naszych sercach, przez łaskę, w rodzinach naszych, przez cnoty rodzinne, w szkołach, przez prawdziwe katolickie wychowanie, a w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Nie ustawajmy powtarzać, króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. I na zakończenie zapraszam wszystkich jutro serdecznie na Akademię z okazji 9. rocznicy przyjęcie aktu intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata do samorządu regionu wileńskiego. Przede wszystkim na mszę o 11.30 do kościoła świętego Rafała, a później
do samorządu. Dziękuję bardzo.